Krzysiek, wróciłeś do Krakowi po rocznym wypożyczeniu ze Stomilu Olsztyn i pukasz do kadry trenera Probierza. Rywalizacja jest duża na pozycji napastnika. Powiedz, jak oceniasz swoje szanse na to, żeby się przebić do tego składu? Tak jak powiedziałaś, rywalizacja jest zapewne duża, jest dużo dobrych zawodników, szczególnie na pozycjach ofensywnych i zrobię wszystko, żeby wywalczyć sobie skład w pierwszej jedenastce, bo taki jest cel każdego zawodnika. Mam nadzieję, że każdym takim sparingiem, każdym takim dobrym występem będę udowadniał trenerowi, że zasługuje na to. Dzisiaj strzeliłeś bramkę w meczu z Chrobrą Głogów, z rywalem znanym ci właśnie z pierwszej ligi. Powiedz, jak się dzisiaj przeciwko nim grało? Chyba ciężki mecz, dużo walki. Tak, przede wszystkim dużo walki. Chrobry Głogów to drużyna zagrająca w pierwszej lidze i ja się już do tego przyzwyczaiłem, że tam jest dużo walki i tak wygląda większość meczu, dlatego ten mecz był na pewno cięższy od pozostałych tutaj. Też na pewno gdzieś zmęczenie się nawarstwiało i dlatego mogło to w pewnych fazach meczu wyglądać ciężko. Na pewno cieszy nas wygrana pierwsza w sparingach, ale na pewno bardzo ważna, bo złapaliśmy serię. Mam nadzieję, że w lidze zaczniemy ją kontynuować i będziemy tylko zwyciężać. Za wami okres przygotowawczy, teraz rozpoczynacie mikrocykl przed meczem z Piastem Gliwice. Powiedz, jak ocenisz cały tutaj pobyt w Grodzisku Wielkopolskim i wcześniejsze te przygotowania w Krakowie? Na pewno bardzo krótki okres. Mieliśmy bodajże 3 tygodnie na przygotowanie się do sezonu. Nie było też nas w pełnym składzie. Chłopaki się zjeżdżali po kadrach, po urlopach, dlatego to na pewno nie było proste. Myślę, że tutaj okres w Grodzisku i też tydzień czasu na Wilskiej wykorzystaliśmy maksymalnie. Przygotowaliśmy się przede wszystkim fizycznie dobrze do sezonu, a na detale i na niuanse przyjdzie jeszcze czas. Mamy cały tydzień do najbliższego meczu z Piastem Gliwice.